Kilkanaście godzin temu na swoim oficjalnym koncie reporter Ariel Helwani poinformował nas, że w walce Fight Pit Match pomiędzy Sethem Rollinsem a Mattem Riddlem na Extreme Rules będzie również sędzia specjalny. Co ciekawe, sędzią specjalnym w tym pojedynku okazuje się być Hall of Famer UFC Daniel Cormier, który jest również byłym mistrzem wagi półciężkiej, a także ciężkiej. Cormier swoją karierę w MMA zakończył w roku 2020 i w sumie nigdy nie krył tego, że jest dużym fanem federacji WWE i co więcej, widziałby nawet siebie w roli choćby i nawet komentatora. Jak się okazuje, Cormier swój debiut w WWE zaliczy właśnie podczas gali Extreme Rules, gdzie będzie sędzią specjalnym. Mi od razu w tym temacie na myśl przyszła osoba Brocka Lesnara, ponieważ pewnie niektórzy z Was wiedzą, podczas UFC 226 doszło do face-offu pomiędzy Danielem Cormierem a Brockiem Lesnarem, gdzie finalnie nigdy ich walka nie doszła do skutku. Brock Lesnar ma swoją walkę awizowaną na galę Crown Jewel, która już w zasadzie w listopadzie, więc kto wie, być może to Cormier będzie jego rywalem na tejże gali. Jest to na pewno ciekawa teoria i do dyskusji na ten temat zapraszam Was w komentarzach, a jeszcze na sam koniec chciałem poinformować Was, że podczas jutrzejszej gali Monday Night Raw dojdzie do spotkania face to face Setha Rollinsa i Matta Riddla, już to będzie ich ostatnie spotkanie przed Extreme Rules. I co więcej w tym temacie, została również podpisana oficjalna klauzula mówiąca o tym, że jest tutaj oficjalny brak kontaktu fizycznego. Jeżeli ktoś z nich dopuści się do ataku na swojego rywala, to automatycznie ich walka zostanie usunięta z karty Extreme Rules. Bardzo dużo dzieje się w temacie gali Extreme Rules i dobrze, bo każda walka ma specjalną stypulację, te stypulacje są inne i aż z wielką chęcią nie mogę dożyć się tej gali, aby obejrzeć ją nawet, słuchajcie, na żywo. Zapraszam Was w komentarzach do tego, byście napisali, co sądzicie o obecności Daniela Cormiera jako sędziego specjalnego w walce pomiędzy Rollinsem a Riddlem, która, przypomnę, będzie Fight Pit meczem, a także dajcie znać, co uważacie o moim w zasadzie pomyśle na potencjalną walkę Cormier kontra Lesnar właśnie w WWE. Subskrybujcie kanał, dziękuję Wam za obejrzenie, życzę Wam spokojnego weekendu, w zasadzie spokojnej niedzieli, trzymajcie się i cześć!